W latach 90. miałem poważny problem z używkami. Mieszkałem wtedy w Las Vegas. Dużo brałem i imprezowałem. Moim głównym źródłem dochodu były kradzieże aut i sprzedawanie ich na czarnym rynku. Czasem też handlowałem, dzieląc się z moim dostawcą. Moje życie mogło wydawać się ekscytujące, jednak dla mnie było żmudne. Pewnej lipcowej nocy ukradłem vana stojącego przed obleśnym motelem. Mój zleceniodawca zawsze kazał mi sprawdzać bagażnik, zanim ukradnę auto. Tym razem tego nie zrobiłem i gdy tylko udało mi się odpalić silnik, odjechałem. Jechałem około godziny w stronę pustyni, na której miałem spotkać się z moim kontaktem. Ten miał sprawdzić auto, dać mi gotówkę, a następnie odstawić mnie na najbliższy przystanek lub stację. Zrobiłem sobie krótką przerwę i wtedy przypomniałem sobie o sprawdzeniu bagażnika. Pomyślałem, że może tam być coś, co mogę sprzedać. Tylne drzwi vana były zamknięte na kłódkę. Gdy tylko udało mi się je otworzyć łomem, usłyszałem płacz. Włączyłem latarkę i wtedy moje serce stanęło mi w gardle. Z tyłu leżała związana czwórka dzieci. Dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Leżały ze łzami w oczach, patrząc na mnie błagającym wzrokiem. Rzuciłem łom na ziemię i zrobiłem parę kroków w tył. Było źle, naprawdę źle. Nie wiedziałem, co robić. Właśnie ukradłem vana jakiegoś porywacza czy handlarza ludźmi. Na pewno będzie go szukał i zastrzeli tego dupka, który go ukradł. Zdecydowałem się nie dzwonić do mojego kontaktu. Znałem go bardzo dobrze i wiedziałem, że prawdopodobnie je zastrzeli i zostawi ciała na pustyni lub, co gorsza, zastrzeli mnie za schrzanienie sprawy. Wszedłem na pakę i zacząłem tłumaczyć im po angielsku, a następnie po hiszpańsku, że nie chcę im zrobić krzywdy. Rozwiązałem je, zostawiając sznur tylko na kostkach nóg, aby nie uciekły. Nie mogłem aż tak ryzykować. Gdy zobaczyłem rany na ich ciele, poczułem się winny. W powietrzu unosił się smród potu i moczu. Wsiadłem za kierownicę i ruszyłem w stronę najbliższej stacji benzynowej. Kupiłem 4 butelki wody i tyle jedzenia, na ile było mnie stać. Otworzyłem tylne drzwi, wrzuciłem torbę, a następnie je zamknąłem. Wykonałem anonimowy telefon na policję, a następnie poszedłem pieszo na następną stację, z której miał odebrać mnie znajomy. Mój przyjaciel kupił mi bilet na autobus do Teksasu, gdzie mieszkał mój starszy brat, który pozwolił mi przenocować na kanapie. Ogarnąłem się i wyprowadziłem swoje życie na dobrą drogę. Zdobyłem pracę, własny dom i kochającą rodzinę. W wiadomościach usłyszałem, że dzieci zostały odnalezione i wróciły do swoich rodzin w Meksyku. Nigdy nie wiesz, kiedy życie wystawi cię na taką próbę. Myślę, że te dzieci pomogły mi tak samo, jak ja pomogłem im.